Cześć, Robert Klatt. Zapraszam Was na program muzyczny z cyklu Disco Polo Live. Moi drodzy, startujemy. W naszym dzisiejszym programie zobaczycie przede wszystkim spotkanie z piękną wokalistką Kassandrą, najnowsze notowanie listy przebojów i oczywiście mnóstwo ciekawych informacji i bardzo dobrej muzyki, którą możecie zobaczyć i usłyszeć tylko w programie Disco Polo Live. Tak więc zostańcie z nami. A teraz w naszym programie czas na spotkanie z gościem. Tym razem na przekór poprzednim programu będzie to kobieta. Witam Cię, Kassandra, czyli Elwira Matysiak. Cześć, witam. Dawno nie gościłaś w naszym programie. Co się z Tobą działo? Oj, miałam taką, można powiedzieć, taką małą przerwę. Musiałam się zająć trochę nauką. Musiałam skończyć studia. Mogę się pochwalić, jestem już magistrem. Gratulacje. Tak, musiałam taką chwilę zrobić przerwy, musiałam się zająć pisaniem pracy. No, i tak samo nie miałam czasu do Ciebie przyjechać, nie miałam czasu nagrać teledysku. Pochłonęłam się, siedziałam w książkach cały czas, ale już teraz ruszam ostro i mam nadzieję, że będzie. A powiedz mi, Twoja przyszłość, widzisz ją bardziej pracując zawodowo, czy też pracując scenicznie jako artysta? Wolałabym jako artystka, oczywiście. Mam nadzieję, że się uda. No jeśli nie, to trudno. A plany takie stricte domowe, jakieś ognisko domowe zamierzasz założyć? No to na pewno w przyszłości. A teraz nie? Na razie nie? Na razie nie. Muszę na początku ułożyć sobie życie, można tak powiedzieć, i dopiero krok dalej zrobię. Elwira, ty jesteś dosyć młodym artystą, jeżeli tak można, w stosunku do mnie mogę powiedzieć, tak? Rok 2011 to twoje początki sceniczne. Zadebiutowałaś klipem Diablica. Mhm. Później były takie przeboje jak Miłość jest rytmem, Wszyscy razem, Życie to bitwa, czy też Chwila radości. Mhm. Powiedz mi, skąd pseudonim Kassandra? Skąd? Tak cię nazywali w szkole? Nie, właśnie nie. W ogóle jakoś chyba nie miałam żadnego przezwiska w szkole. Skąd? Można powiedzieć, że sama nie wiem skąd, ale chciałam taką nazwę typowo kobiecą, żeby każdy, jak słyszał tę nazwę, żeby wiedział, o, to jest na pewno kobieta, tak, żeby nie miał wątpliwości. A Kassandra, ogólnie imię mi się bardzo podobało, Kassandra, chociaż może to nie bardzo polskie, ale tak jakoś bardzo mi się spodobało i tak przyjęłam, nie wiem, można powiedzieć, że... Ale to był impuls, że tak po prostu tak, wpadło Ci Kassandra. Powiedzieć, że tak, chociaż miałam na początku być Karina, ale tak chyba to gorzej brzmi. To był taki film Karino kiedyś o takim koniu, czy pamiętasz? Właśnie, może też byś źle kojarzyli ludzie. Słuchaj, a powiedz mi, twoi rówieśnicy, jak gdyby z roku, z którymi studiowałaś, mówią do ciebie Kassandra? Mówili? Nie, chociaż czasami może im się zdarzało, albo tak dla śmiechu, ale nie, raczej normalnie Elwira do mnie mówili. A jeżeli cię ktoś spotyka na ulicy, to mówi do ciebie Kassandra już pod swoim pseudonimie artystycznym? Jeśli mnie kojarzy akurat z telewizji czy z teledysku, to tak, oczywiście. Znaczy, często, czasami jeszcze grywam też na weselach, to też przychodzą i mówią Kassandra. Występując na koncertach, występujesz z baletem, tak? Ty z mikrofonem. A powiedz mi, jak wyglądają właśnie takie imprezy weselne, na których grasz, na których występujesz? No jestem taką typową wokalistką w zespole. Oczywiście moje tancerki nie jeżdżą na wesela, bo co miałoby robić, tańczyć? No wiesz, na cygańskich weselach na przykład jest tak, że są tancerki, które tańczą i to nie wygląda tak, jak nasze takie tradycyjne wesele, są instrumenty, zespół, tylko wychodzi ktoś, kto śpiewa i są tancerki. Tak, dziewczyny przebiorę jakoś śmiesznie, będą ludzi zabawiać. W sobie też dobry pomysł. Nie, na weselach mam akurat dwóch chłopaków ze sobą, oni grają na
instrumentach, też śpiewają oczywiście razem ze mną. Od niedawna można powiedzieć, że ja bardziej jestem takim frontmanem, można powiedzieć, na weselach, bo też bardziej ja organizuję zabawy różne i tak dalej, więcej się udzielam. Bardziej oczywiście, jako Kasandra, tak. A powiedz mi, jakie imprezy wolisz bardziej grać? Klubowe, plenerowe, czy też takie właśnie zamknięte? Oczywiście, oczywiście, plenery. No to jest chyba najlepsze, co może być. Uwielbiam plenery, bo wtedy ludzie przychodzą specjalnie na tego artystę, na tą imprezę konkretną. W klubach po prostu przychodzą się pobawić, tak? Często to tak wychodzi, a plenery to jest po prostu coś pięknego, kiedy ci ludzie krzyczą pod sceną i się bawią, bo tego tak naprawdę chcą. Uwielbiam to. Słuchaj, no myślę, że każdy artysta lubi, kiedy wszyscy na ustach, jak gdyby, publiczności są jego piosenki, kiedy cię proszą o kolejny utwór. Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje sprawy takie stricte zawodowe, artystyczne, no teraz, tak jak powiedziałaś, zawodowo się spełniłaś, jeżeli chodzi naukowo. Tak, tak. Czy w tym roku planujesz wydanie płyty? Jak będzie przebiegał? Jakie dalsze plany masz artystyczne? Mm-hmm. Mam plany, duże plany. Chcę się ogólnie tak szerzej zająć muzyką i w tym kierunku dążyć. Mam nadzieję, że, nie obiecuję, ale mam nadzieję, że w tym roku jakaś płyta wyjdzie, może jakaś płyta promocyjna na początku. No zobaczymy, ale mam nadzieję, że pozytywnie wszystko się postąpi. No na pewno się postąpi. Mamy rok 2015, twoja najnowsza produkcja to Zadzwoń do mnie, do tej piosenki powstał wideoklip. Za chwilę o nim porozmawiamy, ale teraz mam prośbę, abyś zaprosiła swoich fanów i naszych telewidzów do tego, na tą muzyczną premierę. Kochani, zapraszam serdecznie. Premiera specjalnie ode mnie, Kasandra, Zadzwoń do mnie. Piosenkę już znacie bardzo dobrze z poprzedniego roku, a teledysk mam nadzieję, że również wam się spodoba. To zapraszam.
Aleksandra, na koniec powiedz mi tylko tak. To jest pierwsza piosenka, która, jak gdyby można powiedzieć, inicjuje twoje nowe wydawnictwo. Tak. Powiedz mi, czy nowe piosenki, które za chwilę pewnie gdzieś tam się pojawią, które będziesz wykonywała, będą utrzymane w podobnym klimacie, jak Zadzwoń do mnie? Chyba tak. Lubię takie właśnie klimaty, takie typowo taneczne. W sumie ale na pewno też znajdą się jakieś piosenki takie wolniejsze, romantyczne, to na pewno, bo też to bardzo lubię. Nie, no ale raczej w tym klimacie zostanę. A powiedz mi, gdzie twój najbliższy koncert? Kiedy będziemy mogli cię zobaczyć? Wszędzie, w koło gram. Ja teraz nie jestem bardzo taki typowy sezon koncertowy, bardziej już latem. A teraz to na pewno w klubach. Obserwujcie Facebooka. Słuchaj, no właśnie, powiedz mi, czy rzeczywiście jesteś bardzo aktywna na tym Facebooku i osobiście prowadzisz konwersacje? Tak, staram się. Ze swoimi fanami, bo wiesz, bo dochodzą się inaczej. No, większość fanów sądzi, że zazwyczaj Facebooka obsługuje ktoś z managementu, bądź też z osób, które zajmują się typowo zawodowo tym, tak? Tak, słyszałam o tym, nawet bardzo dużo ludzi do mnie pisze, czy to jest oficjalny, czy ja piszę z Kasandrą i tak dalej. Tak, to jestem ja, mam swoje oficjalne konto i ja je prowadzę, także serdecznie zapraszam. Staram się jak najczęściej coś tam. A powiedz mi, dużo masz próśb, nie wiem, o to, aby się, nie wiem, z kimś spotkać, albo że komuś wysłać płytę, albo autograf, etc. Płytę, autograf to normalne, ale często też mam jakieś właśnie umówić się na kawę, będziesz przyjazdem, nie wiem, w Poznaniu, no wpadnij na kawę. I co ty wtedy odpowiadasz? Mówisz, no jeśli znajdę czas, to bardzo chętnie, ale nie, jeśli czasami... A czy spotka się z taką osobą, która cię właśnie zaprosiła na spotkanie, chciała z tobą porozmawiać? No zależy, w jakim to miało być celu, tak? Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę. No ja co, życzę sukcesów i przede wszystkim czekamy na kolejne twoje dzieła, na kolejne twoje wideoklipy, tak abyśmy mogli dozować Kasandrę przez cały rok, aby była obecna na antenie naszego programu Cały Czas. Wtedy na pewno jeszcze raz tutaj usiądę. Na tej białej kanapie. Okay. Tak. Także produkcja, proszę zapamiętać, tu będziemy grali kolejny odcinek programu Disco Polo Live. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.